mój ideał dziewczyny była ładna, zgrabna, tu, tu. Jaruś już wie, jak się witać, jak się pocałować, złapać za rączkę. No mógłby troszkę lepiej tańczyć. Ja ci pokażę, jak się tańczy. Pani Aniela poważnie przyjęła wyzwanie. Postanawia przygotować syna do występu w teledysku. No, kawaler, lat 56, bez nałogów, o dobrym sercu, oryginalnym charakterze, uczciwy, pracowity, obecnie stała renta. Od razu na seks? Nie zgadzam się przed ślubem. U mnie na wsi jest obecnie 8 kawalerów, na którego przypada 0 dziewczyn. No lubię kobiety, lubię i seksu trochę. Jak ktoś mówił, wodki nie piją, no ale czasami piwo wypiję, jak jest okazja. O, czyli okazja. A nie tak bezczynnie pić, tak jak ktoś mówi, jak taki mamrot. No bo niech mi ktoś powie, niech mi ktoś mądry powie, jak to jest, że wszystkie bale w całym królestwie zawsze organizowane są w soboty. No, to później co niedzielę, to mnie tak łeb na... napadowe bóle głowy mam. No lata ty w kalesonach chodzisz? Dobra, będę opowieść zmieniał na letnie, to i kalesony zmienię. Witajcie, drodzy parafianie. Matko jedyna. Ja pierdzielę, ksiądz! Dzień dobry, zastałem Jolkę. Oj, Giorgio, Giorgio! Już ty długo panienką nie będziesz! Już ci za mąż trzeba iść! Już ty panienką długo nie będziesz! A teraz gwóźdź programu! Dynamiczna para taneczna! Przed państwem państwo Ciamajkowie! Jak mam tańczyć na weselu, skoro nie wiem, jak się to robi? Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... mało! Szeregowy, te sardynkowe drinki są lodzio miodzio. Jak wy je robicie? Każdy prawdziwy mężczyzna to hipochondryk. Pani jest jeszcze za młoda, żeby z nim obcować. No tak, jestem jeszcze uczennicą. Ja tam jestem zarówno uprawnieniem, ale kobieta ma słuchać męża. Trafiła kosa na kamień. On z nią zrobi porządek. Proszę się nie martwić, jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję miłą, przyjemną rozrywkę. Proszę być zupełnie spokojny. A teraz nasz przyszły król pozna nasze piękne kandydatki. A oto i one! Kandydatka numer 1. Chyba nie pomyliłem adresu. Toż ona nie dla ciebie. Myślisz, że facet ma jakiś kompleks czy coś? Kandydatka numer 2 to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie. Przecież to oszukaństwo! Uj, temu oszukaństwo, oszukaństwo! Co? I wreszcie kandydatka numer 3. Dziewczyna jest gorąca, lubi drinki z palemką i malować paznokcie. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer 1, kandydatka numer 2, czy kandydatka numer 3? Jeden, dwa, trójka proszę! Pocałuj jej się usta, przekonasz się, jaka jest gorąca.